Witajcie w specjalnym odcinku PT. Firma Danzig jedzie do Stanów Zjednoczonych. Najebusy dostali robotę za niejakie $240. Stwierdzili, że wpierdola się przez security lotu. Udało im się, bo przekupili ślepego strażnika. Powiedzieli, że to 200 zł to naprawdę było 100 lwów bułgarskich. Dobry deal. Ojebali gałę pilotowi i polecieli. W Nowym Jorku na autostopa pojechali do miasta Gary w Indianie, gdzie dostali robotę. Oczywiście spierdolili stropy w podłożu fundamentów bulbulatora. Załamany właściciel płatki dla jeleni zaczął ich bić. A tutaj sceny nagrane przez profesjonalnego kamerzystę. Niestety znana danzygowa firma przegrała ustawkę. Okradziono ich z lwów, ale i tak sam zrobiłby to ich szef.